Bardzo serdecznie, ja jestem Marta. Krzysiu. I Dalenius, który śpi sobie gdzieś tam. Dzisiaj zapraszamy Was na pierwszy film z serii Zakupu Domu. Będzie dotyczył instrukcji krok po kroku, jak my kupowaliśmy dom. Wiadomo, że każdy ma jakiś tam jeszcze swój inny sposób, możecie iść inną drogą, ale my mamy naszą jakąś drogą, którą przeszliśmy i możemy się z Wami nią podzielić tak, jak nam się udało go kupić po prostu. Także jeżeli jesteście na podobnym etapie i chcecie się dowiedzieć co, jak i jak to ugryźć, no to zapraszamy do oglądania. Pierwszą rzeczą, którą musicie wiedzieć, to decyzja, czy chcecie dom, czy mieszkanie. Bo w naszym przypadku nie było to takie jednoznaczne. My teraz jedziemy zobaczyć na działki, gdzie można by było postawić domek. Także zobaczcie je z nami. Mogę tu mieszkać, kochanie. Następnie sprawdzamy sobie naszą zdolność kredytową w bankach. Tak. Najlepiej sprawdzić to w kilku bankach i zanim pójdziecie do doradcy kredytowego, sprawdźcie to na własną rękę. To nic nie kosztuje, nie obniża waszej jakiejś zdolności. Gdzieś tam to brzmiało, że zawsze jak się sprawdza w wielu bankach, to obniżacie zdolność. To nie jest prawda. Sprawdą jest wtedy, kiedy już składacie jakby wniosek o, znaczy, przyznanie kredytu, tak? O pożyczkę. To wtedy zaniża waszą zdolność, jeśli robicie to w wielu bankach. Natomiast Jeśli natomiast tylko chcecie sprawdzić, jaką macie zdolność, czyli sprawdzacie, czy w ogóle bank by wam udzielił pożyczki na podstawie waszych zarobków, to nie kosztuje nic. Taka pani w każdym banku was obsłuży i powie wam dokładnie, że no pan tutaj zarabia tyle, pani zarabia tyle, łącznie możecie wziąć maksymalnie tyle, więc jeszcze sobie to odejmujecie jakieś 40%, 30%. Najlepiej. Tak, od tego, co tamta pani powiedziała w banku i wtedy to jest taka wasza prawdziwa zdolność. Kolejnym etapem, gdy już wiemy, ile pieniędzy dostaniemy z banku i jaką pulę mamy do przeznaczenia na nasz dom. Przede wszystkim pamiętajmy jeszcze o wkładzie własnym, bo to też was musi puścić, no nie? Możecie mieć zdolność na 400 tysięcy, ale macie odłożone na przykład 10 tysięcy złotych, no nie? Więc tutaj już was nie puszcza totalnie przyznanie kredytu, ponieważ nie macie tyle wkładu własnego. Musicie znaleźć po tym czasie dom. Jeżeli wiecie już za jaką kwotę możecie go kupić, czy tam mieszkanie, to czas na poszukiwania. I najdłuższy etap całego procesu w naszym przypadku. W naszym przypadku trwało to ponad pół roku. Oj no, między rok a pół roku nawet. Znalezienie po prostu tego domu, który chcecie kupić w kwocie, na którą was stać, to jest bardzo, bardzo trudnym zadaniem. Tak, tak. Zwłaszcza, że później tak się jedzie nawet na ten droższy dom, żeby jeszcze może... A może nagniemy, a jakbyśmy nie jedli! Gdy już znajdziemy konkretny dom, ten nasz wymarzony, ten kochany, tak. Nie biorę tutaj teraz doradcy kredytowego. Idziecie do trzech banków, które według was są najlepsze, przejrzeliście ich oferty, bo sprawdzaliście to już wcześniej, macie w nich zdolność i wybieracie konkretny bank, gdzie złożycie wniosek o kredyt. Nie można złożyć zbyt wielu wniosków o przyznanie kredytu. Tak, ponieważ im więcej wniosków, tym gorsza wasza sytuacja. My wracamy właśnie po podpisaniu... Co podpisywaliśmy? Nic nie podpisywaliśmy, po prostu dawaliśmy wszystkie dokumenty, znaczy podpisywaliśmy wszystkie. Tutaj warto też sprawdzić BIK-a. My sprawdzaliśmy BIK-a sobie sami, bo możecie zrobić na stronie internetowej. Płaciliśmy za to coś około 40 zł, ale tam sobie sprawdzacie swojego BIK-a, wiecie jak jesteście zadłużeni, ile macie punktów w BIK-u, bo tam macie taki procentowo pokazany. U nas był to jeden bank, myśmy wkładali tylko i wyłącznie do jednego banku. To czas na magiczny... Operat szacunkowy na taką panią, która przyjdzie i sprawdzi, czy cena, za którą chcecie kupić dom, to jest cena, na jakiej bank wam da pożyczkę. Bo może się czy dom jest warty tej tak, ceny. Bo może się okazać, że dom właśnie nie jest warty. Była pani z operatu szacunkowego. Tak. Uważajcie, jeżeli będziecie brać kogoś z operatu szacunkowego i najlepiej weźcie sobie kogoś, kto jest z polecenia jakiejś osoby, a nie z banku. Bo pomimo tego, że bierze 800 zł, operat szacunkowy może wam zepsuć całą, może nie że zdolność, ale pozyskanie kredytu po prostu. No. Czy bez operatu w ogóle nie da się dostać kredytu, także operat jest wymagany. Jeżeli ona wyceni dom mniej, to wy nie dostaniecie kredytu na ten dom. I najlepiej, jeśli macie to w dwóch, trzech bankach, chcecie składać wniosek, nie tak jak my w jednym, to żeby ta osoba, która robi operat, była respektowana w każdym z tych trzech banków. Bo takiej osobie płaci się, myśmy płacili 800 zł za to. Musicie mieć duplikatów tyle, do ilu banków idziecie. Więc jeżeli składacie do większej ilości banków,
to musicie tutaj tą książkę, że tak powiem, zduplikować tyle samo razy. Wszystko się zgadza, operat wyszedł pozytywny, dom jest, czy tam mieszkanie jest warte tyle, ile zdeklarowaliście, że chcecie wziąć kredytu, tyle, ile sprzedający chce za to dostać. To czas, umowę. Przed wstępem. To jest pierwsza umowa. Możecie ją zawrzeć u notariusza lub sami. My właśnie jedziemy na umowę przedwstępną. Jestem jakoś taka, nie wierzę, co się dzieje. Totalnie do mnie nie dociera. Do mojego Krzysia chyba bardziej, tak Krzysiu? Do ciebie bardziej dociera cała sytuacja? Odrukowałem wszystko. Dajemy zadatek teraz właśnie na umowie przedwstępnej. Nie robimy jej z notariuszem, robimy ją sami. I mam ją pisać chyba, tak mi Krzysiu kazał. Tak, będziesz uzupełniać, ja wydrukowałem, dałem wszystko już ustawione. Miejmy nadzieję, że jest dobrze napisana, bo ja nie znam się na tym. A ja nie umiem wypisywać takich rzeczy. Jakiś robak w sobie. A nie, to nie jest robak. Boże, nie wiem, co się ze mną dzieje! Nie wiem. Możecie ją zawrzeć, tak jak mówię, u notariusza, gdzie za to się płaci około 700 zł, bodajże, jak dobrze kojarzę. Możecie ją zrobić sami. Myśmy poszli drogą, że wykonywaliśmy to sami po prostu, ale mówimy, że jest jeszcze inna możliwość. Bo musicie mieć umowę przedwstępną, żeby rozpocząć załatwianie kredytu już takiego. Uruchomić, jak to mówi Krzychu, tą machinę. My jedziemy do banku właśnie podpisywać co? Umowę kredytową. Jak się z tym czujesz? Boję się. Też się w cholerę boję. Zwłaszcza, że widziałem tam rok 43. Jako koniec spłat. Mniam. Dłużej niż nasze raty na telewizor. Idziecie z tą umową przedwstępną, pokazujecie bankowi, że macie zarezerwowany dom. Plus do tego podpisanie miliona, triliarda dokumentów w banku. Jak ścierpły nóżki? Tak, ścierpły nóżki, ale mamy wypisane wszystko jasne. Wszystko, dokumenty. Jeszcze jedno trzeba spakować. Jest tylko raz, dwa, a few moments later. 7, 8, 15, a to? 16. 16 dokumentów. To już nie. To nie. 16 dokumentów, w którym każdy oczywiście ma kilka stron, no nie? No przecież. Pół niedzieli na to straciliśmy. My pół niedzieli się motywowaliśmy. No też. O, miejmy nadzieję. I jeszcze części nie wiedzieliśmy, jak wypełnić i mamy wszystko zaznaczonymi, patrzcie, takimi żółtymi karteczkami tutaj. O. Tam czy nie widzieliśmy i tam to rusz takie karteczki, także wesoło! Wesołe życie, staruszka, ho-ho. No jak skończymy spłacać kredyt, to będzie tak właśnie wesołe życie, staruszka, ho-ho. Jak skończyć, jak hipoteka, łóżka, ho-ho. I tutaj wam wymienię, co trzeba mieć dla banku w tym momencie. Oświadczenie o wkładzie własnym. Klauzula zgód, wniosek o udzielenie tego kredytu, kosztorys robót, jeżeli bierzecie pieniądze z banku kredytowane na wykończenie domu albo jego remont. Wniosek o przeniesienie decyzji, dane uzupełniające, info o wnioskodawcy, zaświadczenie o zarobkach. To się wydaje bardzo straszne i nam też się to wydawało okropnie straszne. Fura dokumentów, milion załatwiania tyle rzeczy, myśmy byli przerażeni. I mówię wam teraz tutaj zaraz już. Nie macie się czym przejmować. Uczymy się tego w trakcie jakby zawierania tych kolejnych umów. Czytacie, sprawdzacie, pytacie. Pytanie nie kosztuje, trzeba pytać jak najwięcej. I to wcale nie jest takie straszne. To naprawdę leci się to po kolei, chronologicznie, kroczek po kroczku. Tego się zbiera w trakcie, ale nie jest to przerażające, tak jak się o tym opowiada. I teraz po złożeniu tych wszystkich dokumentów, jest mega fajna sprawa, ponieważ jest operat szacunkowy, który robiliśmy trochę wcześniej, a teraz trzeba potwierdzić operat szacunkowy. I ktoś z banku przyjeżdża i sprawdza, czy operat nie był przekłamany. Jeżeli wszystko się zgadza, to bank daje nam jakby warunki, które są dla was podczas wzięcia kredytu. Czyli tam jest uwzględnione na przykład prowizja dla banku, jeżeli takowa jest. Jakie będą raty? Raty dzielą się też na dwie części. Przed wpisaniem na hipotekę i po wpisaniu na hipotekę. Więc najpierw dostajecie, że tak powiem, wyższe raty ze względu na to, że dom jeszcze jakby nie należy dokładnie do was. I do banku przede wszystkim.
Więc zanim zostaniecie jakby wpisani na hipotekę tego domu, do ksiąg wieczystych tego domu, to macie podwyższoną ratę kredytu i to wszystko jest uwzględnione w tych warunkach kredytowych. No i teraz zaczyna się cała procedura rozpoczęcia tego kredytu. Czyli trwa to generalnie 21 dni, że bank to wszystko przemieli, te wasze wnioski. Te wasze wnioski, waszego BIK-a, wasze zarobki, wszystko to analityk sprawdzi, bo każdy bank ma swojego analityka, który to wszystko przeprowadza i po tym przeprowadzeniu to przez analityka dostajecie decyzję, czy dostaniecie kredyt, czy nie dostaniecie kredytu w tym banku. Z tą decyzją, którą otrzymaliśmy, którą podpisaliśmy, idziemy do notariusza i rezerwujemy, bo dopiero teraz możemy zarezerwować termin umowy przyrzeczonej. Notariusz musi widzieć, że wy dostaliście kredyt, bo inaczej jest, jeżeli to bierzecie za gotówkę, ale my mówimy tutaj o kredycie, więc musi być ta umowa. Mieć papierek, tą decyzję, żeby zarezerwować sobie ten termin i w tym momencie, jak sobie to rezerwujecie, to sprzedający musi skontaktować się z tym notariuszem i donieść wszystkie dokumenty, ale to już jakie dokumenty sprzedający donosi, to już jakby jest po stronie tego sprzedającego, tak? Z waszej strony jest to tylko ta umowa. Tak. I dowody osobiste. I później dowody osobiste. To jest to wszystko, co musicie mieć, jeśli chodzi o notariusza. Kredyt czeka na uruchomienie. Od tego czasu, gdy dostaliśmy decyzję i ją podpisaliśmy, on jest w takim zawieszeniu. I to jest tam napisane, ile czasu macie na uruchomienie tego kredytu. Czyli umówienie notariusza, podpisanie tej umowy przyrzeczonej, pójście do banku i powiedzenie tak, wypłacać. Wypłacać, ruszamy z tym koksem, no nie? Dzisiaj mamy właśnie dzień podpisania naszej umowy przyrzeczonej ostatecznej. Dziś dom będzie nasz i byłoby wszystko ok, bo nawet zadzwoniliśmy do sprzedającej, żeby się nie stresować, bo od wczoraj się już stresowaliśmy i normalnie, wiecie, straczka. Błąd w wielkości działki i musimy jechać na złamanie karku do banku szybko, żeby nam zdążyli to wypisać i potem zawieźć te dokumenty poprawione do notariusza, ale generalnie nie mamy mieć co do kogoś problemów, bo sytuacja rysuje się w ten sposób, że my też mogliśmy to sprawdzić. Tylko że przy tych 30 kartkach od kredytu tam jest tylko jedna liczba pomylona i ja patrzyłem tylko na kwoty, a nie na wielkości działki. No, więc myśmy dostali prospekt tego wszystkiego do domu i mogliśmy się z tym zapoznać, mogliśmy to sprawdzić i także sprawdzaliśmy. Sprawdzajcie. Także sprawdzajcie też wielkość działki, numer działki. Każdy numer, który... Każdy. Wszystko. No, żeby uniknąć właśnie takich sytuacji. Jak już coś widzicie, nie pasuje, trzeba zadzwonić i poprawić. Dokładnie, zawczasu, żeby się teraz tak nie stresować, bo my mielibyśmy już generalnie bezstresowy dzień, bo wszystko żeśmy podopinali i podogadywaliśmy, a tu jednak okazuje się, że na 13 jesteśmy umówieni u notariusza. Jest godzina 9 rano. Okej, oddane dokumenty. Także jedna sprawa z głowy, tak? No, jesteśmy. Babka się zdziwiła, że tak szybko dostarczyliśmy, ale udało nam się to załatwić w pół godziny właściwie te dokumenty w banku. Ale tylko trzeba mamy świetną z babkę. Jednej miejscowości do drugiej. Tak, bo jednak kawałek drogi był. Ile jeszcze, kochanie? Tylko 2 godziny i 13 minut. O, mam cię. Więc jeżeli macie umowę przyrzeczoną, złożyliście podpisy u notariusza, to wtedy to jest już taki jakby generalnie jeden z ostatniejszych okresów. Jesteśmy tuż przed notariuszem. Kochanie, jak się czujesz? Norma. Norma, luzik. A few moments later. Mamy dom! Pół roku! Użerania się z ludźmi, oglądania badziewi, załamań nerwowych, psychicznych, nie wiem, stresu, łez i normalnie żalu. I w końcu znaleźliśmy coś idealnego, pięknego, cudownego, idealnego w każdym celu. Mamy podpisaną umowę notarialną. To
najlepiej brać sobie zawsze największą możliwą ilość dni. Tak, wybłagam. Jeśli wam ktoś oferuje, że możecie wybrać sobie miesiąc albo trzy na coś, to bierzcie trzy. Tak. Tak, bo wtedy wy jesteście bezpieczni, że wy możecie to w te trzy miesiące załatwić. Gdyby był poślizg. Bo zawsze się może coś nie udać. Tak? W tym dniu, co podpisanie umowy przyrzeczonej. Umowy przyrzeczonej, my od razu z tą umową lecieliśmy do ubezpieczyciela, żeby ubezpieczyć dom, bo tak. Akurat w naszym banku jest to wymagane, tak żeby ubezpieczyć dom, tylko że my mogliśmy sobie sami wybrać ubezpieczyciela. W wielu bankach i to jest, tak, jest lepsze, od razu wam mówimy. W wielu bankach jest tak, że może, że oni narzucają wam ubezpieczyciela albo proponują od siebie, tak, za jakąś tam kwotę. Co miesiąc. Co miesiąc. My wzięliśmy sobie roczną opłatę. Chodzi o to, że bank nie puści jakby tego przelewu do tego sprzedającego, dopóki wy nie zapłacicie ubezpieczenia domu, tak? Musi być ono zapłacone. Dlatego najlepiej zapłacić to od razu u nich tam w miejscu, nie czekać na jakieś tam robienie przelewów. Tak. Bo później... Karta i potwierdzenie, że wpłaciliście to kartą, bo myśmy akurat płacili kartą całość i dostaliśmy rachunek, wydruk, że ściągnięto nam z konta. I ten rachunek również był kserowany w banku, że pobrano z naszego konta pieniądze. W tym samym dniu, gdzie umowa przyrzeczona, ubezpieczenie domu, wpłacamy pozostałą część wkładu własnego. Po podpisaniu tej umowy musimy mieć potwierdzenie, że ten wkład własny jest już u sprzedającego i z tym potwierdzeniem idziemy do banku. Wtedy bank uruchamia kredyt, którego my nie widzimy, przesyła go od razu z banku na konto sprzedającego. My nawet nie mamy ani przez chwilę tych pieniędzy na koncie. Także było i... My mamy tylko rachunek za te pieniądze. Tak, dokładnie. Nie, spłacacie, przestaje życie. Nie, proszę pieniądze. Czekamy 30 dni około, może to być wcześniej, u nas udało się to być wcześniej, że chyba po 20 dniach coś takiego. Dostaliśmy z sądu list rejonowego. Do obu osób osobno. Tak, o wpisie do księgi wieczystej, że jesteśmy jej właścicielami domu. Czekamy 7 dni na uprawomocnienie się tego, że jesteśmy właścicielami. Tak, musicie sobie odczekać, nie da się załatwić nic wcześniej. I dopiero po tych 7 dniach idziecie sobie do tego sądu rejonowego, odpis księgi wieczystej. Odpis, no. I ten odpis księgi wieczystej, my przynajmniej w naszym wypadku, w naszym banku, zanosimy go do banku i na podstawie tego odpisu, że bank jest tam wpisany, że on jest właścicielem tej nieruchomości, gdyby co i tak dalej, gdybyśmy nie spłacali kredytu, od tej pory będziemy mieli tą niższą ratę kredytu, o której mówiliśmy wcześniej, o jeden punkt, tak. Tak, jeden punkt procentowy. Udało się, mamy to. Nawet szybko się udało to załatwić, tylko godzinka. Także jutro jedziemy do banku, no i obniżamy ratę o jeden punkt procentowy, bo to było niezbędne właśnie w tym celu. Macie już wszystko, macie przepisane na siebie, dom już jest w 100% wasz i zostaje tylko jedna rzecz, spłacanie kredytu, ale już waszego własnego gniazda. Dostaliśmy klucze! Idziemy pierwszy raz sami do domu! Co za piękny dźwięk! Także mamy nadzieję, że film wam się przede wszystkim przydał, bo my sami szukaliśmy takich informacji i nigdzie nie mogliśmy znaleźć, także trzymamy kciuki za wszystkie osoby, które są na etapie załatwiania tego wszystkiego. Nie martwcie się niczym na zapas, nie przejmujcie się, to jest wszystko dla ludzi. Zawsze mówiłam, nie takie ludzie załatwiały i załatwiły i wy też załatwicie. Trzymamy kciuki za wasze gniazdka, wszystko będzie dobrze, spokojnie dacie sobie radę ze wszystkim. My was pozdrawiamy, czekamy na wasze pytania, no i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!